Kajko i kokosz, szkoła latania. Nad jeziorem, nieopodal małego grodu, stała na dębowym pniu upolczona z gałęzi chatka. Mieszkała w niej czarownica Jaga oraz jej mąż, zbój Łamignat. Olelum polelum, zawsze na wiosnę źle się czuję. Przestań, Łamignatku, wmawiasz sobie jakieś choroby. Jestem słaby jak niemowlę. To pewno przez to ciśnienie atmosferyczne. Nie wyjdę dziś na gościniec i nikogo nie obrabuję. Wstydź się. Sprawisz zawód ubogim, którzy oczekują twego wsparcia. To prawda, że oddaję im to, co zabiorę bogatym, lecz dziś brak mi siły, by udźwignąć maczugę. Czy wierzysz w moje kwalifikacje? O tak, Jago, jesteś najlepszą czarownicą na świecie. Zaraz przywrócę ci siły. Musisz patrzeć mi w oczy i uważnie słuchać moich zaklęć. Wiedziałem, że mi pomożesz. Daję ci tę oto czarodziejską fujarkę, która nie słyszała ni szumu wody, ni piania koguta. Kra. Jest w niej zaklęta moc, która da ci olbrzymią siłę. Nie wolno cię z nią nigdy rozstawać, a przed każdym zadaniem musisz w nią zadąć. Co za okropne tony. Fantastycznie, powaliłem go jednym lewym prostym. Zapomniał, że i bez czarów to potrafi. Wśród gęstych borów na wzgórzu stała, zbudowana z kamieni i drewna, warownia rycerzy rozbójników, zwanych zbójcerzami. Najbardziej mnie złości, gdy słyszę, że brak mi poczucia humoru. Czas między poszczególnymi wyprawami upiewskimi wypełniała im musztra oraz nauka wojennego rzemiosła. Raz, dwa, lewa. Stać, rób tup. Kto jest niepokonanym wodzem zbójcerzy? Krwawy hegemon. He. Niech co, krwawy hegemon? Niech żyje. Tym oto okrzykiem, jak zawsze, kończymy dzień. Jakie masz plany na noc, hegemonie? Wybierz kapralu pięciu, którzy krzyczeli najgłośniej. W nagrodę zabiorę ich na nocną wyprawę. W zapadających ciemnościach chyłkiem przemykał oddział zbójcerzy. Kasztelan Mirmił wracał z polowania ze swymi nieodłącznymi wojami, Kajkiem i Koszem. Robiło się ciemno. Ten cymbał Łamignat przepłoszył zwierzynę z lasu. Winieś mu większy szacunek, jest mężem twojej ciotki, a więc twoim wujkiem. Padam ze zmęczenia, lecz na szczęście gród już niedaleko. Kaftelanie, czy powiedziałeś swej żonie Lubawie, by czekała na nas z obfitą wieczerzą? Koszowi tylko jedzenie w głowie. Dong, dong, obudź się, Semko, ktoś wali w bramę. Powiedz, żeby sobie odszedł. To jakiś uparciuch. Dong, dong. Uf, więc zróbmy, co do nas należy i śpijmy dalej. 20 kamieni chyba wystarczy. Warto by cisnąć choć jedną belkę. O, szelmy, to tak? Ma swego kasztelana w nogi. Pam, pof, plaf. Jestem bezdomny. Przecież sam nakazałeś, by po zachodzie słońca nikomu nie otwierać bramy. Gdyby nie zbroja, byłoby już po mnie. Semko, zdaje mi się, że słyszałem głos naszego kasztelana. Tam pewnie jakiś czarownik lub imitator. Ruszajmy do chaty mojej ciotki Jagi. Tam doczekamy świtu, aż otworzą bramę grodu. Uwaga, tu trzeba wsiąść z koni. Kokosz jak zwykle lekceważy znaki drogowe. Pom, kokosz, za późno. Do kroćset z tą gałęzią. Zawsze się o nią tu potykasz. Miejmy się na baczności. To ulubione miejsce Łamignata. Pewno śpi. Mówił, że czuje się nietęgo. Słyszę dźwięki fujarki. Za mną. Nic nam od zbója Łamignata nie grozi. Trój. Łupca paf. Piękny znak drogowy. Jaga miała rację, lelum polelum. Ta fujara daje mi wielką siłę. To już drugi raz. Co to ma znaczyć, hultaju? Pozwoliłem ci napadać
Na mnie tylko raz w miesiącu przekroczył plan. Pan kasztelan? Kajko, kokosz, dobry wieczór, co za spotkanie. Nie rozpoznałem was. Wybaczcie mi, przyjaciele, było ciemno, lelum. Co to za fujara, cymbale? Uff, ale mnie zdzielił. Baczność, zbójcerze, do ataku. Przede mną biegiem marsz. Au! Wielkie nieba, kajko, ratuj, o, lelum, kokosz, oddaj fujarkę, żegnaj, lubawo, trach, kniak, lap. Zarządzam odwrót, mogą im nadejść posiłki. Napad zbójcerzy trwał chwilę, a mimo to przeprowadzony został sprawnie i dokładnie. Gdzie moja fujarka? Co się stało z twoją siłą? Nie ruszyłeś palcem w naszej obronie. Zabrali nam konie i odzież, a ten tu o jakieś fujarze. Bum, bum, bez niej jestem słaby jak niemowlę. Buu, krak, trach. Bądź mężczyzną. Zbój, łam Ignacie. Tu leży. Zbójcerze pogardzili takim łupem. Jestem uratowany. Czuję, jak wracają mi siły. Ja też to czuję. Puszczaj. Dopiero o świcie, obdarci z szat, Kajko, Kokosz i Kasztelan dostali się do grodu. Mirmiłku, co ci? Och, żono moja lubawo, umieram z wyczerpania. Dam ci gorącej polewki piwnej, to wnet wyzdrowiejesz. Nic mi już nie pomoże. Posadź orchideę na moim grobie. Jak zwykle dramatyzujesz. Inni już nieraz czekali do rana na otwarcie bramy. Co mówisz? Sam rozkazałeś, by nie otwierać jej przed wschodem słońca. Utrudzeni wędrowcy, spóźnieni i głodni, podróżni, biedne dziateczki. Dokąd? Niech mój perkusista wezwie lud na dziedziniec. Bom, bom, bom. Słuchajcie, mieszkańcy naszego grodu. Kasztelan Mirmił ogłasza swój nowy rozkaz. Od dziś zabraniam zamykać bramę. Niech zawsze dla wszystkich stoi otworem. Wiadomość tę wzięli do siebie także ci, za którymi nikt w grodzie nie tęsknił. Opanujemy i ograbimy ich gród. Raz, dwa, lewa. W cywilu nikt nas nie pozna. Uwaga, jeszcze raz powtórzę zdania. Aby złamać ich ducha bojowego, pierwsza grupa musi szybko zdobyć królową gospodę. Baczność! Największy oddział opanuje dwór kasztelana, a reszta wymiecie chaty z wszelkiego dobra, jakie Łamigdat rozdał ubogim. Genialny plan. Nie chodź stale za tym kogutem, to go peszy. Nie mogę przegapić sygnału. Co za natręt? Musi stale patrzeć na zegarek. Chyba się rozregulował. Kukuryku! Hehe, 9:15. Każde pianie jest mu sygnałem do posiłku. Karczmarzu, czas na trzecie śniadanie. Uff, ani chwili spokoju. O, jakaś gromada obcych maferuje do dworu Mirmiła. Stać, kim jesteście? Gości do kasztelana Mirmiła. Baczność, jedni w lewo, drudzy w prawo. Mirmiłku, mamy gości. Jestem w negliżu. Gdy zapukają do drzwi, powiedz im, że się zaraz ubiorę. Bam, bram. Mąż zaraz ubierze. Witamy, rzadko ktoś nas odwiedza. Siadajcie. Przyjmiemy was, czym chata bogata. Podaj kaszę z grzybami. Niczego nie żałuj. Co? Kasza? Ma tu zaraz stanąć wasza kasa ze skarbami i dewizami. Dla podkreślenia wagi moich słów, siłacz palnie pięścią w stół. Gruch. Bałwan. Czy panowie są z najwyższej komnaty kontroli? Nadwyżki finansowe oddaję Amignetowi. Dość tych żartów. Baczność. To jest napad. Jesteśmy zbójcerzami. A ja jestem Kajko, rycerz i przyjaciel kasztelana Mirmiła. Stać ani kroku. Kajko, nie damy rady całej bandy. Baczność. Czy boicie się jednego chłystka? Zbójcerze nie lękają się nikogo. Więc do ataku. I na plasterki ich. Tąk. Bam. Prędko, za mną.
Za nimi nie było rozkazu spocznij. Dong, klach. Druga grupa zbójcerzy przepuściła atak na klubogospodę. Nie wiedziałem, że dziś jest zabawa. Chodźmy popatrzeć. Obiekt zdobyty. Wyrzuciliśmy wszystkich. Został tylko jeden. Karczmarzu, proszę o drugie danie trzeciego śniadania. Ps, czuję tu coś niedobrego. Kokosz koncentrował uwagę na posiłku i nie widział, co się wokół niego dzieje. Przypaliłeś? Zaraz się z tym zuchwalcem rozprawimy. Precz stąd, jeśli ci życie miłe. Gnok. Nie znoszę, gdy mi ktoś przeszkadza przy posiłku. No dobrze, ale jak zjesz, to sobie pójdziesz. Mieliśmy przeprowadzić akcję błyskawicznie. W komnatach dworu Mirmiła Kajko stawiał czoła najliczniejszej grupie zbójcerzy. Do wieży. Puść mnie, Lubawo, chcę bohatersko polec. Pamiętaj o orchideach. Prędzej. Tak, glą. Bij, siecz, rąb do krocet. Za długo się z nimi bawią. Naprzyj na nich siłaczu. A tęgo. Uf, zdążyliśmy. Tok, bam. Rozkaz. He, he, he. He, he, he. Zaraz runą na nich jak lawina. Hyp, trach. Jak on długo zamierza jeść? Hegemon rozkazał w 5 minut zdobyć klubogospodę. Zdaje mi się, że już kończy. Karczmarzu, deser. Co tego już nadto? Do mieczy, na niego. Puf, bam. Już nie dla nas tak huczne zabawy. Ale popatrzeć zawsze miło. Przecież prosiłem, żeby mi nie przeszkadzać przy jedzeniu. Zbójcerzy, którzy atakowali dwór, także zwątpili w powodzenie swojej akcji. Hegemonie, ratuj! Uciekajmy, czyńmy to z godnością. Wrócimy tu jeszcze. O fermy, tchórze, o ja was nauczę. Gdyby nie Kajko i Koko, gród byłby zdobyty. Lecz gdzie jest mój trzeci oddział, który miał splądrować chaty? Reszty dokonali mieszkańcy grodu. Klęska zbójcerzy była całkowita. Skończyłem. Teraz chętnie się dowiem, czego ci kawalerowie życzą sobie ode mnie. Ładni mi kawalerowie. Na szczęście już nie ma tu tych okropnych zbójcerzy. Zbójcerze? Wielkie nieba, słabo mi. Gdzie jest kokosz? Chcę mu powinszować. Dzielnie się spisał na swoim posterunku. Zemdlał z wrażenia. Jednak już po chwili kokosz poczuł się na tyle dobrze, by ciężar klęski zbójcerzy przyjąć na swoje barki. Niech tu tylko wrócą, a znowu spuszczę im lanie. Popatrz, rycezu kokos, złapałem zbójceza. Rety, lecę po Kajka, jednym zbójcerzem nie będę się zajmował. Wrócili, znowu atakują. To pomyłka. Prowadź mnie do pana kasztelana. Kto to? Nikt go nie zna. Jestem wędrownym kupcem, panie. Chciałem ci sprzedać latający dywan z importu, lecz w drodze zjadły go mole. Resztę towarów zrabowali mi zbójcerze. Biedaczek, latający? My także mamy wiele kłopotów z tymi zbójcerzami. Bądź naszym gościem, nieszczęsny kupcze. Stokrotne dzięki. Mówiłeś coś o niezwykłym dywanie. Zawsze marzyłem o lataniu. Wiedziałem, że to go zainteresuje. Zdobędę ten gród, albo i nazywam się Hegemon. Muszę go namówić, by wraz ze swoimi nieodłącznymi wojami opuścił na pewien czas gród. Hegemon roztoczył przed Mirmiłem wspaniałą wizję podniebnych lotów. Fascynujące. Powiadasz, że zjadły go mole? Nic straconego. Udaj się do kraju Omsów. Tam na Łysej Górze czarownice prowadzą wyższą szkołę latania namiotła. To jest myśl. Wybij to sobie z głowy. Nigdzie cię nie puszczę. Ależ Lubawo. Chcę latać. Muszę latać. Inaczej umrę z żalu. Na mojej mogile posadź
Przestań dramatyzować i nie mów więcej o orchideach. Minęło parę dni. Biedny Mirmił stracił apetyt, ciągle myśli o lataniu. Ten kupiec zawrócił mu w głowie. Chwileczkę, kokosz, przecież twoja ciotka jest czarownicą. Chyba umie latać na miotle. Chyba. Następnego dnia przyjaciele prowadzili kasztelana na pierwszą lekcję. Mirmiłku, zapomniałeś drugie śniadanie? Witajcie. Ciociu, naucz go latać, bo niepodobna już z nim wytrzymać. Gdzie jest ta miotła? Dawno nie latała, muszę sobie wszystko przypomnieć. Jaguś, bardzo na ciebie liczymy, lelum polelum. To ona, hopla! Flop, początki zawsze są trudne. Dokąd ci tak spieszno? Muszę ją najpierw posmarować czarodziejską maścią i przypomnieć sobie zaklęcie. To mnie nie zraża. Dobrze, że przechowałam resztki tej maści. No, już gotowe. Hihi. Zaczekaj. Hopla! Klop. Sami widzicie. Musi latać i koniec. Trzeba wpierw wymówić zaklęcie. Mowy na dzisiaj wystarczy. Powtórz zaklęcie. Pole, las, woda, wieś. Gdy mu się uda, to i ja sobie polatam. Odwagi, kasztelanie. Pole, las, woda, wieś. Nadszedł czas, miotło nieś. Lecę! Wystartował z kopyta. Wspaniale, wspaniałe, urzekające. Lecz jak się tą miotłą steruje? Jago, jesteś najwspanialszą czarownicą, lelum polelum. Musisz go nauczyć obsługi tego pojazdu. Opłaciło się nabić parę guzów, co? Sama niewiele umiem. Uwaga, co on robi? Jupi! Zdobyłam tylko amatorskie prawo jazdy. Badabam. A niechże go lelum polelum. Nasza chata. Kra, kra, kraksa. Kasztelanie, żyjesz? Kurs latania skończony. Ta nauczka wybije mu z głowy niepoważne pomysły. Hegemon wiedział, że dopóki Kajko i Kokosz pozostaną w grodzie, zdobycie go będzie niemożliwe. Witam naszego pilota, powiedział, że umiera. Sam widzi, że tylko wyższa szkoła latania uczy sprawnie i bezpiecznie wznosić się ponad chmury. To już nie dla niego. Wstąpię do niej. Kajko i Kokosz mnie tam zaprowadzą. Nic mnie nie powstrzyma. Blum. Mimo protestów żony, kasztelan Mirmił postanowił wyruszyć w podróż na Łysą Górę. Jego wierni woje bardzo mu w tym pomogli. Prędko, do wozu. Z wałów długo żegnali ich mieszkańcy grodu oraz zapłakana i pełna złych przeczuć Lubawa. Mirmiłku, zakładaj na noc szlafmycę. W drogę, wio. Aj, nie częście tak wozem. Okropnie boli mnie ząb. Masz, babo placek, dopiero teraz to mówisz. Bałem się, że wy także będziecie przeciwni tej wyprawie. Hegemon również opuścił gród. Pierwsza część jego planu powiodła się znakomicie. Zanim tu wrócą, gród ograbię i spalę. Łamignat z Jagą szybko odbudowali swoją chatę. Kra, kru, krupiec, kupiec. Łamignatku, czeka cię praca. Już lecę. Tylko mi podaj moją fujarę. Stop. Ofiaruj co łaska na ubogich, bogaty kupcze. Wiesz, z kim mówisz? Młodsze, pręcz mi z drogi, bo cię posiekam na plastry. Chwileczkę. Łamignat zagrał na fujarce. Resztę drogi do swojej warowni Hegemon odbył, narzekając na chłód i komary. Psik, baczność, wraz nas wóz, zaraz nas przemówi. Muszę się w coś ubrać. Bałwanie, rozkaz. Rozumiem, wozu, jak tęskniłeś ze swoim hełmem. O, jak okropnie boli mnie ząb, zatrzymajcie się. Tymczasem wyprawa Mirmiła do szkoły latania okazała się nadspodziewanie ciężka. Kajko, radź co robić. Nikt mi nie współczuje. Umrę w samotności.
Obejrzyjmy go, może mu ten ząb wyrwiemy. Pokaż kasztelanie, gdzie boli. Tu. Jau! Wysoko poleciał, źle z nim. Klap. Sami nie dam rady. Och, dolo moja nieszczęsna, chcę do Lubawy. Cierpliwości, poszukamy fachowca. Przyznaj się, zęby forowałeś rzadko. Jesteśmy na miejscu. Ratunku! Usługi kowalskie, identystyczne. Wielkie nieba, tylko nie to. Skończą się nasze kłopoty. Ojoj, natrygława i sforoga. Kto tam tak wrzeszczy? Mówiłem, że ze znieczuleniem nic by nie bolało. Bądź mężny, kasztelanie. Przestań się mazgaić. Jedźmy dalej. Już mi ból przychodzi. Stop, musisz go wyrwać. Nie mogę spokojnie patrzeć, jak cierpisz. Czy ma być ze znieczuleniem? Naturalnie. To będzie kosztowało drożej. Głupstwo, pan kasztelan zapłaci. Więc ustawcie się w kolejce. Kto pierwszy? I ja nie. Przysięgam, że mnie już nic nie boli. Więc kto? Może ja? Kowal był trochę głuchy, lecz ostatnie słowo Kokosza dokładnie usłyszał. No co? Puszczaj, obwiesiu. Proszę na fotel. Tylko proszę bardzo, dobrze znieczuli. Zapłacę ile trzeba. Ja protestuję, to ten mały z wąsikami. Spokojnie, proszę pana, zaszła drobna pomyłka. Nie przeszkadzać podczas zabiegu. Smykajmy, bo choć nas zęby nie bolą, to on gotów i do nas się zabrać. Dam ci znieczulenie, ani mi się waż. Teraz rozumiem, czemu tamten wolał rwać bez tego. Bum, dał mu. Jeśli dobrze znam kokosza, będzie awantura. Nie daruję, a masz. Dunk, dam ci podwójną dawkę. Paf, łup. Po ciężkich zmaganiach kowal zadanie wykonał. Mam, oto twój ząb. A oto twój. Teraz jego. Nie, dzisiaj więcej pacjentów nie przyjmuję. Mój gabinet wymaga remontu. Jupi. A zatem do wozu i jazda na Łysą Górę. Jednak w dalszą drogę nasza trójka ruszyła pieszo. Kowal za przysługę kazał sobie słono zapłacić. Warowni hegemona trwały przygotowania do kolejnego szturmu na Gród Mirmiła. Baczność 3-4. Zajęcia raz po raz przerywała komenda kaprala, do której wszyscy wznosili zgodny okrzyk: Na zdrowie! Jesteś genialny, wodzu. Teraz, gdy w grodzie nie ma Kajka ani Kokosza, pójdzie nam jak spłatka. Muszę się także rozprawić z tym szelmą Łamignatem. Ha, psik! Baczność 3-4. To przez niego mam ten katar. Tymczasem trójka wędrowców dotarła do krainy Omsów i stanęła u stóp Łysej Góry. Jesteśmy u celu. Będę latał. Szkoła latania. Na kurs przyspieszony. Zapytam panią dyrektor, lecz wiadomo, że do kierowania pojazdu najlepiej nadają się kobiety. Wkrótce kasztelan Mirmił, oprócz trudnych zajęć teoretycznych, zaklęcia wstępne, zasady ruchu, czary szczegółowe, smarowanie, rozpoczął pod okiem doświadczonych instruktorów pierwsze loty próbne. Na trójce pod górę? Włącz pierwszy bieg baranie. Podczas gdy Mirmiu poznawał tajniki latania, Kajko i Kokosz narzekali na nudę i brak zajęcia. Może posiedzielibyśmy trochę w kuchni? Stale coś cię ciągnie do garnków i mis. Polubiła mnie tam bardzo urodziwa czarownica. Czy nie zapomniała dziś użyć czarodziejskiego eliksiru piękności? Ależ nie, to jej prababka. W nocy, gdy wszyscy w szkole spali, Kokosz wpadł na ryzykowny pomysł. Chodź, nikt nie pilnuje, tylko ps, garaż. Dlaczego nie mielibyśmy także polatać? Przecież ciotka zdradziła nam zaklęcie. Czarownice mogą spuścić nam lanie.
Pole, las, woda, wieś, nadszedł czas, miotło nieś. Ile tu pojazdów, ale fajno, nie leć za szybko. Nie zauważyli, kiedy zerwali cienką nić sieci alarmowej. Zbudziło to panią dyrektor. Ktoś się zakradł do garażu. O hultaje, już ja wam przerwę tę nocną eskapadę. Niech na tę noc pryśnie czarów moc. Trach. Co to, o rety, aj, dom się wali, uciekajmy. Kajko i kokosz spadając wybili w dachu wielką dziurę. W szkole latania powstała pańka. Uczniowie oraz grono instruktorów rzuciło się do panicznej ucieczki. Do garażu, pomiotły. Narobiliśmy niezłego bigosu. Co się tam dzieje? To my... To mi wygląda na ewakuację. Oddaj, to moja. Pole, las, miotło, nieś, nieś, plof. Biada nam, nasze miotły nie latają. Ten wielki trzask i łomot oznajmił nadejście ery mechanizacji. Uciszcie się, to ja cofnęłam chwilowo moc waszych czarów. Winowajcy tego zamieszania poniosą zasłużoną karę. Obaj przyjaciele snęli przed sądem. Zamieńmy ich w sowy, w kruki, w żaby. Uratował ich Mirmił, który ze swojej kiesy wypłacił wysoką grzywnę. Ale dziurę w dachu musicie załatać. Uff, jeszcze parę snopków i będzie po dziurze. My także czegoś się nauczymy w tej szkole. Meldujemy, że szkody w dachu zostały usunięte. Szkoła łatania? Kto śmiał? I nie pokazujcie mi się na oczy. Zamiana jednej litery tablicy wywołała wielkie oburzenie pani dyrektor. Naszego dalszego przebiegu wydarzeń Kajko i Kokosz oczekiwali poza palisadą. Dzisiaj zdaje egzamin. Trzymajmy za niego kciuki. Kochani, zdałem. Oto dyplom. Gratulujemy. A teraz kup pojazd, zapas czarodziejskiej maści latania i wracajmy do naszego grodu. Tylko nie bierz byle czego. Kasztelanowi nie wypada latać na starej miotle o dużym przebiegu. Po chwili. Uff, chyb. Ech, nie gapcie się tak bezczynnie. Czy nie widzicie, jak się męczę? Co on tam dźwiga? To będzie super miotła. Wydałem wszystko, lecz cóż wy na to? Nabyłem zamorski, wysoce komfortowy model. Wspaniały. Co za linia. Bierzemy się do dzieła. Trzeba kufer nasmarować maścią latania. Czy nie za mało jej kupiłeś? Jest droga, zabrakło mi pieniędzy. W drogę do grodu. Wspaniały pojazd, lecz zbyt wiele zużywa maści. Pole, las, woda, wieś. Niech żyje nasz Mirmił i jego latający kufer. Potrafię na nim wykonać różne ewolucje. Wzbudzimy w grodzie sensację. Uwaga, skręt w lewo. Ptuf. Pirat powietrzny. W górę, w prawo. A teraz opuśćmy się nad wodę. Klach. Hej, a kartę wędkarską masz? Kro, klap. Buha, ha, ha, ale go nastraszyłem. Kra, kra. Kruf roztopowiczów nie zabieramy. Kasztelanie, wyżej, truk. Głupie żarty. Rety, przecież my opadamy. Uwaga, drzewa. Smarujcie kufer czarodziejską maścią latania. Poprzednią porcję już zużył. Maść się kończy. Ten kufer pije ją jak smok. Zużyliśmy już cały zapas. Lepiej nam było podróżować na miotle. To bardziej ekonomiczny pojazd. Rozejrzyjmy się za jakąś stacją zaopatrzenia w maść. Przecież nie mamy za co jej kupić. Znowu opadamy, lecz nigdzie nie widzę żadnej polanki, na której moglibyśmy wylądować. O rety, rozbijemy się o drzewa. Kieruj kufer nad jezioro. Ja sobie opływam i nie znoszę wody. Trzymajcie się. Kum, kum, tom, 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 plaf. Lot skończony. Brawo, kasztelanie. Świetnie wodowałeś. Uf, uratowani. Mam dość tej skrzyni. Nic mnie nie zmusi, abym do niej zasiadł ponownie.
Wielkie niebo. To chyba ten rybołówca. Gro. Ciekawe, czy można pływać także na miotle. On ci tylko pokazywał, jakie tu są duże ryby. Lap, 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 lap. Przestań już wiosłować. Zdaje mi się, że i bez tego płyniemy dość szybko. Wpadliśmy w jakiś prąd. Przez jezioro przepływa rzeka. Płyniemy jej nurtem. Rety, spójrzcie, co nas czeka. Żegnaj, moja lubawo. Trzymajcie się. Ja nie mam karty pływackiej. Aj. Kajko, Mirmił, gdzie jesteście? Kokosz, gdzie jesteś? Kąpiel wzbroniona. Żyjemy. Ta karuzela mogła się źle skończyć. Wylewamy wodę z kufra. Niebawem cała trójka z niemałym wysiłkiem na powrót usadowiła się w swoim kufrze. Najgorsze mamy już za sobą. Uff, to było straszne. Wum. Hej, co tam tak dziwnie szumi? Wum. Rety, to wodospad. Kajko, ratuj. Schowałem na czarną godzinę porcję czarodziejskiej maści latania. Smarujcie, prędko, gotowe. Pole, las, woda, wieś, nadszedł czas, kufrze nieś. Uratowani, wiwat, kajko, wum. Jedna porcja maści nie wystarczyła na długo. Wkrótce nastąpiło gwałtowne lądowanie. Od dziś wolę chodzić pieszo. Ubodzy narzekają, że opuszczam się w pracy. W tym samym czasie Jaga i Łamignet ważyli przy swej chacie strawę. Wtem wywiad doniósł im ważną wiadomość. Kra, kra, kra. Gdaś mówi, że gościńcem strony grodu Mirmiła skradają się zbójcerze. Dobrze się składa, lelum polelum. Poproszę tym hultaje o datek na ubogich lub zrobią użytek z mojej czarodziejskiej fujarki. Żarty się trzymają tego Gdasia. Natrę mu dziób, przecież to samotny i utrudzony wędrowiec. Łamignat nie podejrzewał postępu. Człowiekiem przebranym w ubogie szaty był hegemon. Teraz już wiem, do czego ci służy ta fujarka. Dokąd zdążasz, wędrowcze? Hej, lelum polelum, lecz ja cię chyba skądś znam. Ośmieliłeś się ograbić hegemona. Dziś hegemon obrabuje ci tylko to. Do mnie, zbójcerze, dzięki tej fujarce największym siłaczem jestem teraz ja. Natry, Gława i Swaroga, oddaj. Hurra, to już koniec. Bez niej jestem słaby jak niemowlę. Nieszczęsny Łamignat nawet się nie bronił, gdy gromada zbójcerzy krępowała go powrozami. Zadmij w tę czarodziejską fujarkę wodzu. To wielka chwila, kapralu. Podajcie mi zbroję. Zagrał, trochę fałszuje, lecz sił mu przybywa. O tak, pli, piu. Nadszedł czas zemsty. Wykonam wyrok na tym łotrze jego własną maczugą. Uczyń to, a następnie bez zwłoki prowadź nas na gród, w którym nie ma Kajka, Kokosza ani Mirmiła. Źle chwyciłem. Pograj hegemonię jeszcze trochę. Chyb, ech, co u licha? Drugi koncert hegemona zawierał bogaczy ładunek ekspresji i dynamiki. Zibi, wiu, a. Dostaję gęsiej skórki. To ponad moje siły. Uszy mi więdną. Panie, wszyscy zbójcerze już uciekli, lecz ja cię nie opuszczę. Zi, bi! Miały godziny, a uparty hegemon coraz zacieklej dął w fujarkę Łamignata. Chyb, zginiesz od własnej broni, lecz coś się dzieje z tą przeklętą fujarą. Nie znęcaj się. To dobry instrument, lelum. Piu, zu. Wreszcie także kapral nie wytrzymał nadmiaru decybeli i padł zemdlony na posterunku. Och, ech, chyb, to oszustwo. Nie wierzę, szelmo, by ta fujarka dawała ci siły. Sam zaczynam w to wątpić.
Jak na niej zagrałeś? Pokaż do krotce demonów. Dmuchałem tak samo. Pi! Dmuchałem tak samo, a nawet znacznie mocniej. Nie, popatrz. Trok, trak, trof. Plof. Teraz ja spróbuję. Wydaje mi się, że wszystko jest w najlepszym porządku. Gnot. Już myślałem, lumpoleum, że Jaga sobie ze mnie zakpiła. Kruk Daś zawiadomił Jagę, że łamignet wpadł w pułapkę zbójcerzy, którzy planują napad na gród. Znam wszelkie zioła i czary. Łyżko drewniana, bądź moją bronią. Kra, kra. Zaklęcia Jagi sprawiły, że łyżka zaczęła sama groźnie posługiwać w powietrzu. Samobiju mój, zbójcerzą skórę złuj. Zanim się od niej opędzą, uwolnię mego łamignatka. Wolniej, łyżko, nie mogę za tobą nadążyć. Chcą szelmy zdobyć gród Mirmiła, lecz nic z tego. Ta fujarka i maczuga sprawi, że nikt mi pola nie dotrzyma, lelum polelum. Pac, pac. Aj, co to? Za co? Słyszysz, Gdasiu, łyżka dopadła już pierwszego hultaja. Kra! No, plap. Rozczaskam się w dżazgi, tylko zagram na fojarce. A masz. Rety, dość, poddaję się. A przygoda z łyżką odebrała magnetowi pewność siebie. Straciłem zaufanie do tej fujarki. Sam zbójcerzy nie pokonam. Wybacz mi, łamignatku. Kazałam łyżce zgoić skórę z bują, lecz zapomniałam wy ty także. Zamknijcie bramę. Lada chwila zbójcerzy zaatakują gród. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie w samą porę dotarło do grodu. Podczas gdy mieszkańcy grodu z trudem odpierali coraz gwałtowniejsze ataki zbójcerzy, Mirmił, Kajko i Kokosz, pozbawieni swojego kufra i pieniędzy, pokonywali drogę powrotną do domu. Nie mam już siły. Jestem straszliwie głodny. Zostawcie tu swojego kasztelana, pastwę dzikich bestii. Zróbcie jeszcze jeden wysiłek. Znalazłem karczmę przy drodze. Najemy się tam i odpoczniemy. Witam dostojnych gości i zapraszam na kaszę z jajecznicą oraz pieczony drób. Ma być też dzban miodu. Uff, co za zapachy. Zamawiam podwójną porcję. U mnie płaci się z góry. Najchętniej przyjmuję złoto. Co? Nie macie ani grosza, więc precz mi z oczu przybłędy. Wiedz, skąpcze, że znamy sposób na to, by w mig zdobyć worek złota, lecz nie lubimy dźwigać zbyt wielkich ciężarów. Pójdziemy do innej karczmy. Tam się przekonają, co jesteśmy warci. Nie zrobię już ani kroku, tutaj umrę. Worek złota? A jeśli to prawda? Błagam was, nie odchodźcie. Możemy się przecież dogadać. Co ten Kajko wymyślił? Powierzcie mi tajemnicę zdobycia bogactwa, a ugoszczę was po królewsku. Zgoda, lecz czy nikomu tego nie zdradzisz? Oto bądźcie spokojni, zazdrość skutecznie zamknij mi usta. Łowus. Wyjdź na rozstaje drogi przy świetle księżyca. Długo i głośno wołaj trzy słowa. Chcę być bogaty. Lecz to bardzo proste. Zaraz wzejdzie księżyc. Lecę. Zostaliśmy sami. Zasiądźmy więc do stołu. Kajko, niech cię uściskam. Z takimi wojami nie zginę. Minął jakiś czas. Uff, jestem wreszcie najedzony. Ja też. Możemy się teraz spokojnie przespać. Nastał świt. Karczmarz coraz słabiej wykrzykiwał swoje życzenie. Chcę być bogaty! Chcę być bogaty! Musimy cię już pożegnać. Co mówisz? Chcę być bogaty! Przecież jesteś bogaty. Zawsze byłeś. Tymczasem zbójcerzy nie ustawali w atakach na gród. Obrońców opuszczały siły. Nawały, lelum. Nie utrzymamy się długo. Nic was nie ocali. Fosa jest zasypana. Wysłałem do lasu oddział, by wyciął taran, którym w mig wyłamiemy bramę. Wiwat krwawy hegemon. Już niedaleko. Zaraz wyjdziemy na pola i użymy nasz gród i jezioro. Ps, słyszę odgłosy siekier. Ktoś niszczy przyrodę. Mocny pień. Ociosamy go z gałęzi. Gotowe. Od uderzeń tego tarana brama grodu pęknie jak jajko. Chcecie
Także zniszczyć jakąś bramę? Co to ma znaczyć? Mirmił jeszcze niczego nie rozumie. Lecz my tak. Do mieczy, na nich, to Mirmił i jego woje. Walka nie trwała długo. Łup, cup. Trzy, cztery, pięć, zdaje mi się, że było ich sześciu. Jeden gdzieś się zawieruszył. Melduje, że taran jest gotowy. Wodzu, oni tam coś pili. Nie otrzymają swojej części łupu. Łupu i cupu dostaliśmy już od Kajka i Kokosza. Co? Wrócili? Baczność, zbójcerze. Mirmił ze swoim chówcem stoi w lesie. Nadszedł czas krwawej rozprawy. Bierzmy nogi za pas. Sami nie damy im rady. Mirmił dobrze... Mirmił mądrze gada. Stójcie. Ukryłem przed wami jeszcze jeden słoik czarodziejskiej maści latania. To już naprawdę ostatni. Na wiadomość o powrocie Mirmiła, Kajka i Kosza radość, nadzieja wstąpiła w serca obrońców grodu. Wyruszę im na odsiecz, lelum polelum, i wypróbuję jeszcze raz moc mojej fujarki. Idę z tobą otwierać bramę. Pole, las, woda, wieś. Nadszedł czas, taranie nieś. Wtem oczom zwolnych mieszkańców ukazał się niezwykły widok. Trójka przyjaciół pędziła do boju na pniu drzewa, śpiewając starą pieśń rycerską. Kto tarana używa, od tarana obrywa. Przerażeni zbójcerze stali niczym wryci w ziemię, dopóki ktoś nie rzucił hasła. Zaraz nastąpi czołowe zderzenie. Zmykajmy! To już nawet nie klęska hegemonii, to pogrom. Wiadomo, za wszystko obwinia się biednego wodza. Puśćcie mnie, dogonię ich i jeszcze raz wyłoję skóry. Wystarczy, nieprędko tu wrócą. Zwycięzcom zgotowano owacyjne powitanie. Wiwatom nie było końca. Dziękuję wam za uznanie, lecz przecież nie sam dokonałem tego dzieła. Witaj, moi bohaterze. Och, lubawo, biedny wódz dokazuje cudów męstwa, lecz czy ktoś to właściwie doceni? Nad grodem zapadał zmierzch. Kajko i Kosz zastanawiali się, czego Mirmiłowi brakuje do pełnego szczęścia. W naszych czasach ordery są jeszcze nieznane. Mam inny pomysł. Kasztelanie, w imieniu grodu mieszkańców mamy zaszczyt prosić cię wraz z małżonką na zwycięską ucztę. Co mi tam uczta? Jestem już po kolacji, nie pójdę. Och, Mirmiłku, już się odzwyczaiłeś pytać żonę o zdanie? Zgromadzeni przy stołach biesiadnicy niecierpliwie czekali hasła do rozpoczęcia części gastronomicznej. Przedtem jednak przemówił Kajko. Kasztelanie, dajemy ci przydomek. Wszyscy pragną, abyś od dziś nazywał się Mirmił Waleczny. Mirmił Waleczny nie krył łez wzruszenia. Dziękuję, dziękuję wam bardzo. Koniec.